Siemaneczko, widzimy się w kolejnym z odcinków. Dzisiaj będzie taki krótki filmik. Odregulujemy zawory w terce. Wymienimy jej olej. Ponieważ już tam troszeczkę motogodzina klepałem. Pasowałoby wreszcie wymienić ten olej w niej. Tutaj widzę, że jest napisane na silniku, ile wchodzi. Równy litr. Ściągniemy bak, podregulujemy zawory. Teoretycznie się da bez ściągania baku, ale ja wolę ściągnąć bak. Wyczyści tam koło dekielków i żeby nic, żaden syf do środka nie wpadł, no i przeregulować je pasowałoby już. No i dobra, ściągnięty bak, ściągnięte siedzenie, możecie to zobaczyć, jak jest fajnie airbox zrobiony w tej terce, po prostu jak chlupnie woda, ona po prostu nie wleci bezpośrednio do airboxa tutaj, tylko se wyleci bokiem. Żeby wleciała woda do airboxa, to musi się do sporej tutaj nazbierać w tym dziadostwie. I tak samo jak się trochę uzbiera, to tak samo tym dziadostwem wylatuje. Po prostu to się zakleszcza bardziej, jak utopi się motor, to bardziej się to zakleszcza. Chociaż i tak ta uszczelka już tutaj nie jest pierwszej świeżości, jak można tak powiedzieć. No i dlatego może lepiej nie topić go po airboxa ogólnie do tego poziomu we wodzie. Chociaż utopiłem kiedyś i się nic nie działo, więc... Ale lepiej nie topić. Cóż, no i tak to wygląda tutaj. Plastików i tego wszystkiego. Możecie to zobaczyć. No, wygląda prawie, że jak w pitbike'u. Chociaż jest wszystko bardziej osłonięte. Tutaj na przykład cewka. Cewka jest wszystko tak bardziej osłonięte. I w podwójnym oplocie są przewody, żeby nie było przebicia na pewno na iskry. Tak samo masa jest puszczona w ramię, żeby było mniej kabli i bardziej ogólnie to wszystko prosto zrobione, nie? Tak mi się wydaje, że no to... Gaźnik też jest tutaj Mikuni. Rozmiar chyba 24 mm, ale nie pamiętam, jaki to jest Mikuni. Nie widzę tu oznaczeń. Co to za gaźnik? Ukal. Mikuni Ukal. Moduł zapłonowy jest właśnie podobny jak w K170. Tylko inaczej są piny poukładane i właśnie dlatego nie da rady tego tak bezpośrednio przepiąć, żeby to działało. Już te rąbane komary, bez plaga komarów. No nie da rady tego tak bezpośrednio sobie przepiąć do pitbike'a i żeby to już od razu hulało. O, już mnie upierdolił. Upierdolił mnie skurczyce. Cyk. I po komarze. Może w przyszłości spróbujemy przepiąć ten moduł zapłonowy do K170, ponieważ tu jest moduł z dwoma kątami wyprzedzenia, można tak powiedzieć, z ułatwionym rozruchem. O, po prostu, że podczas odpalania jest inny kąt wyprzedzenia, a jak wkręci się tam do iluś obrotów, to jest znowu inny kąt wyprzedzenia zapłonu. Po prostu by było łatwiej odpalić, żeby kopek nie odbijał. Dobra, ja tu ściągam dekielki ściągam, no i będziemy sprawdzać lusy zaworowe ustawić. Ustawia się to tak jak w każdym innym motorze, ogólnie w lącinach i w tym wszystkim trzeba będzie tutaj ściągnąć ten dekielek i ściągnąć sobie tutaj też ten dekielek i tu ustawić sobie na znakach, chyba tutaj nie ma nawet T, właśnie jak dobrze pamiętam nie ma T znaczku T. Na tym magnesie, nie pamiętam, muszę jeszcze to zobaczyć, no i ustawić to wszystko. Pierw ustawię zawory, a potem dopiero odpalę motor, rozgrzeję i spuszczę dopiero olej i wymienię olej. Ponieważ jakbym robił to na odwrót, to ustawia się zawory tylko i wyłącznie na zimnym silniku, jakby co. Jakby ktoś w przyszłości chciał, miał takie pytanie, to zawory ustawia się tylko i wyłącznie na silniku zimnym. Dobra, tyle. Jedna osoba kiedyś mi pisała, nie będę tam ani ników, ani nic przytaczał, czy ustawiać zawory na silniku odpalonym. Ale nawet nie odpowiadałem na to pytanie, tak szczerze wam powiem. Chociaż każdy by wiedział pewnie, jak na to odpowiedzieć. Dobra, ja tu ściągam te dekielki i widzimy się za chwileczkę. Tu mamy ściągnięte... Już mamy ściągnięte dekielki z jednej strony, dekielek, i chyba widzicie z drugiej strony tak samo. Te dekielki też już są ściągnięte, zaraz będziemy szukać znaków.
I już wstawiamy zawory, no standardowo. Tego już wam nie będę pokazywał, no jak wkładam tam szczelinomierza, poluzowywuję i kontruję to wszystko, nie? Mi się wydaje, że tego pokazywać nie muszę. Dobra, ja tu poszukam znaków i zaraz się widzimy. No i dobra, poskładany ponownie. Odkręcamy paliwko. Palimy maszynę i sprawdzamy. Sprawdzamy. Palimy maszynę i podgrzewamy ją. Grzejemy, żeby spuścić olej i wymienić na nowy. Ponieważ no jak ktoś wie, a ktoś nie wie, no to trzeba rozgrzać sprzęt, żeby olej się zrobił rzadszy, wtedy jak najwięcej go spłynie. Więc grzejmy maszynkę i widzimy się po krótkiej przerwie. No i dobra, zawory wyregulowane. Na cieplejszy może być je bardziej słychać, ale ustawiłem 10-15, ale takie ciasne 10-15 specjalnie, żeby ogólnie tak nie klekotały za bardzo. No, jak słyszycie, pewnie teraz jest cichutko, no nie klepią. Chociaż wydechowy tak jak się rozgrzeje, to będzie na pewno klepał trochę bardziej. Dobra, zobaczymy. Rozgrzejemy maszynę i zalejemy nowym olejem, takim tańszym. Czymś takim zalejemy, jakimś mobilem. No, żeby miała mokro. Pojeździ. Może w przyszłości zaleję motula tak samo. Ale ładnie pracuje. Dobra. To my się widzimy, jak maszynka się rozgrzeje. Dobra, jedziemy się przejechać. Minimalnie, jak się rozgrzeje silnik, zawory zawsze będzie słychać. Ale no... To jest 4 osób, to nie jest 200, zawory są... Są luzy zaworowe, więc zawsze będzie je tam lekko słychać. A kamerka lepiej ten głos wyłapuje, więc... Nie jest źle. Według mnie działa wszystko prawidłowo. Działa. Działa i jedzie. I na koło. Aha, dobra. Bujeczka była. Mało powietrza. Próbujemy na asfalcie. Jakieś tam postępy są, ale szału nie ma, no. Nie ukrywajmy, szału nie ma. Przejadę dalej na tym jednym kole, ale na razie z asekuracją jeszcze jednej nogi. Ale zapominam dalej jeszcze o tym hamulcu. Trochę słaby jest i chyba dlatego. Równowagi trzeba się nauczyć. Ten hamulec nożny coraz częściej używam, przez co kurde widać, że jest różnica. Większe piony robię, nie? Ale jeszcze asekuracja jest potrzebna. Nie czuję się jeszcze tak pewnie, żeby jechać z dwoma nogami, no bo to, chociaż też tyle bym przejechał pewnie, nie? Spanikowałem i właśnie kurde, i to jest to.
powiem tak, jak ciągnie mnie na lewo, jeszcze to opanowuję, ale jak pociągnie mnie na prawo, no nie wiem czemu, no nie dam rady tego opanować motoru. Na lewo opanowuję, ale na prawo nie opanuję, kurde. No i właśnie to jest to, że pociągnie mnie na prawo i już, no nie dam rady opanować. Ale mi się wydaje, że muszę nogę bardziej wystawiać, nie wiem właśnie. Muszę popróbować. Rezultaty są, bo wcześniej to daleko nie dojechałem, ale z podwójną podporą na dwóch nogach, nie? A teraz wystarczy jedna. Za niedługo zobaczycie, nie będzie w ogóle podpierania się, będziemy latać na kole. Lecimy bez trzymanki, bez trzymanki. Elegancja, nic nie jest krzywe. Można spokojnie bez trzymania lecieć. W ten sposób równowagę trzymam, nie? Nie ukrywajmy, piąteczka jest zapięta, motor sam zapieprza, nie? Skręcamy i wszystko, no ale no nie mam jeszcze równowagi. No. Czwóreczka. Trójeczka. Na jednym kole by się przydałaby się równowaga, bo bardziej kurde wyszkolona. I dwójka. Próbujemy dwójeczko. Ale mną pozamiatało. Rans, powietrza muszę dobić. No i dobra, i polatane. Cóż, no tyle będzie w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce. Przetestuję przynajmniej neta nowego, bo bym sobie zakupił. Jak to się szybko teraz wysyła, żeby kurde nagrywać dla was trochę więcej tych filmików i nie przesyłały się dwa dni czy ileś. Tylko żeby się to przesyłało jakoś uczciwie na ten internet i może jakieś live'y wpadną, zobaczymy. Ale to wszystko w przyszłości. Nie dmuchajmy na zimne. To na razie, do następnego. Trzymajcie się. Hej!